Witam serdecznie w kolejnym materiale przygotowanym przez portal zdrowepasje.pl. Dziś chcę Was przekonać do spożywania takiej zamrożonej cytryny. Ja sobie tą cytrynkę zamknąłem w foliowej torebce, włożyłem ją na 24 godziny do zamrażarki i teraz pokażę Wam, co z taką cytryną zrobić. Oczywiście jest to bardzo ważne, żeby taką cytrynę regularnie spożywać, ponieważ jak już zostało to omówione w naszym serwisie zdrowepasje.pl, taka cytryna może nas uchronić przed wieloma groźnymi, paskudnymi chorobami. Jest ona zdrowa na nasze serce, może nas chronić przed nowotworami, poza tym zapobiega powstawaniu kamicy nerkowej, no i może nas uchronić przed anemią. Ponieważ cytryna, to co w niej się znajduje, poprawia wchłanianie się żelaza. Ok, co teraz zrobimy? Ja tą cytrynkę sobie zetrę i zobaczymy, jak to wygląda. To naprawdę jest to bardzo ciekawe. Jest to bardzo ciekawe, bo taka cytrynka wygląda po starciu dokładnie jak śnieg. Można ją sobie dodać do różnych potraw. Ja na przykład lubię taką cytrynę zamrożoną spożywać zmieszaną z jogurtem. Dodaję ją sobie również do soków. Ale co kto lubi? Ważne, żeby właśnie tą cytrynę... Dlaczego tak robimy? Dlaczego ją ścieramy ze skórą, ze wszystkim? Bo w skórce znajduje się, tak samo jak w pestkach, są bardzo ważne składniki, jest ich dużo, sporo różnych. Wszystko jest dokładnie opisane w serwisie, który przygotowaliśmy w naszym portalu zdrowepasje.pl. Tam są dokładnie opisane te wszystkie właściwości tych składników cytryny. Jest to kwas cytrynowy, witamina C. Są tam też, jest bardzo dużo tam polifenoli, no i innych składników, które są dla naszego zdrowia bardzo cenne. Dlatego ważne jest, aby tą cytrynę najlepiej spożywać w tej formie, która zdaniem ekspertów jest jedną z najzdrowszych postaci właśnie cytryny. Jest to cytryna zamrożona. To wygląda jak śnieg. Tylko, że trzeba tutaj bardzo uważać, jeżeli ktoś lubi to spożywać w takiej formie, to trzeba się pośpieszyć, bo za chwilkę to się roztopi i będzie z tego po prostu taki gęsty sok cytrynowy. Mam nadzieję, że wszystko wyjaśniłem. Naprawdę zachęcam Was do spożywania cytryny w takiej formie. No i zapraszam do kolejnego materiału.